południu ma być jakieś załamanie pogody? No niby pokazuje, że od godziny już 11. Ma znowu padać. Czekaj, słońce. Ale wczoraj nie padało dużo. No ale po południu jak wyszło, to przyparzyło pośladki mi z każdej strony odleżałam na łódce. Dojedź. Muszę swoje refleksy sobie. Chwila refleksji. No i dojechaliśmy do tego miasteczka. Przejdziemy się, zobaczymy jak to wygląda. Tutaj chyba wzdłuż całego wybrzeża po prostu są leżaki i... O, możesz sobie je wypożyczyć. I jadłodajnie. Tak. Opel Ascona. Miałem kiedyś taką. Przemieściliśmy się w miejsce bliżej mola. Zdaje się być fajniejsze. Może gdzieś tam sobie też posnorklinguję. Zazwyczaj wokół takich miejsc jakieś tam życie się rozwija. I tak wygląda przeciętne przybrzeżne miasteczko w Grecji, w okolicach Thessaloniki. No i co, Salwuś? Wynajęliśmy sobie, nawet nie wynajęliśmy, bo tutaj za te leżaki nie trzeba płacić. Za darmo po prostu. Trzeba po prostu sobie coś kupić, zamówić, nie? Więc ja piję piwko, a Sylwia pije grecką kawę. Wypiłaś tą kawę? No, uważam na kawę, prawdziwa. Jak turecka ta babka mówiła, nie? Ta babka mówiła jak turecka. Tak, dobra, mocno. Byliśmy tam wcześniej, były takie jakieś drewniane leżaczki, było tak bardziej ekskluzywnie. Też się niby nie płaci za leżaki, ale musisz, trzeba za coś kupić do 30 euro, tak? Ale ogólnie woda była mętna. No nie ma jak tam ta laguna. Na tych słupkach gdzieś tam coś widziałem, jakaś rybka przepływała. A wszyscy zdobczają. Wow. Tam po drugiej stronie słońca uciekamy, może tam. W Grecji ten, spokojnie można od czasu do czasu spodziewać się burz. My trafiliśmy na taki sezonik. Pół godziny później znowu słońce. Po burzy, nie? Studzienek na ulicy nie ma. Lało tak, że szok. No kultura jazdy też jest dziwna jakaś. W ogóle na tych skuterach jeżdżą. Pasy, to szok. No nic, zobaczymy co tutaj będzie się działo.
zmęczyła nas dzisiaj ta podróż trochę, ale warto było. Warto było, ale no. Zetknęliśmy się za naszą tą wiochą. Chodź cimciutko tu. Nie, bo ja chcę z nim porozmawiać. Czuwają ode mnie dobrą energię, na pewno. No. Tego przyszły. No cioci. Halo, dzień dobry. Czemu mówisz, że tylko cztery wziąłem sobie? Przecież zawsze tyle biorę, tylko żeby nie chodzić. Cztery. O, wypijałaś. A ja biedny nic nie piję. Tak tylko duldam to.